Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, Spider-Man Miles Morales. Wczoraj na społeczności YouTube mogliście wybrać w ankiecie, jaką grę mam dzisiaj nagrać. No i proszę bardzo, oto wygrał Spider-Man, Człowiek-Pająk. Żeby nie przedłużać, słuchajcie, zaczynamy grę. Dajcie znać, czy chcecie z tego całą serię. Zobaczymy. Gra ogólnie jest bardzo wciągająca. Tyle wam powiem. Dobra, to jest oczywiście Miles. Kto nie zna, ten już wie. Ja myślę, że większość z was już dobrze zna tą historię. Jaki grzeczny, nie? Grzeczny chłopak. Okej. No i grzeczny chłopak oczywiście zrobi zakupy. Tak jest. Przy okazji komuś może pomoże. Z pajęczyną albo bez pajęczyny. Zobaczymy. Ja, dźwignij mu tam. No, dokładnie. Nie ma sprawy. W sumie sam będę dał radę już w sumie to rzucić, nie? Tyle siły ma teraz to. Ale odjazd. Pomogę. Ej, dzięki. Spoko. Ej, a dodasz tego nowego Spidermana? Młodego? No, może. Ale ten pierwszy naprawdę rządzi. Tak. Ej, czy sklep ten... Ja was tylko przeproszę, słuchajcie, wrzucę tylko napisy, bo napisów nie ma. Napisy bym sobie dorzucił. Tak, jasno, żółty znak, niedaleko. Nie miniesz. Dzięki. Świetna robota tak w ogóle. Ale może zostaw miejsce dla nowego. W razie czego. No właśnie, dla nowego Spidermana, bo nowy Spiderman to ma taki trochę inny kostium w sumie jeszcze. Nie ten... Kurde, konwój. Mnie ten, że tak powiem, standardowy, podstawowy mega się podoba. Czyli wiecie, ten czerwony taki. Dobra, ogólnie kwestia wygląda... No właśnie. Że ja mam na razie taki kostium Bieda Edition trochę. Czyli można powiedzieć, takiej totalnej domowej roboty. W sumie tak jak Spider-Man po raz pierwszy gdzieś tam wcześniej. Dobra, bujando. Na razie jeszcze samouczek, bujamy się. Hej, Pete, lecę do ciebie. Przegapiłem konwój? Jeszcze nie, wciąż zabezpieczają więzień. To musi być świetne uczucie. Patrzeć, dobra, to lecimy. Do tratwy. Pewnie, tratwa jest szpetna, ale bezpieczna. Jeśli naprawili wady związane z pewną ośmiornicą. Miejmy nadzieję. Dobra, już blisko. Zaraz będę. Dam znać, że się spóźnię. Miles, Ketal, masz listę zakupów? Dobra. Hej, mamo. Tak, tylko w sklepie skończyło się mleko kokosowe. Sprawdzę gdzieś w centrum. O, dziękuję. Tylko nie w Midtown. Przez ten konwój zrobiły się tam straszne korki. A, no tak, racja, to lecę, mamo! Man, jak Pete radzi sobie z podwójną... Dobra, słuchajcie, w takim razie lecimy... Ten stres mnie wykończy! ...do... zadania. Coś się dzieje. Jak widzicie, ja trochę gram w Spidermana, także... takie podstawy sterowania, coś tam kojarzę. Na pewno sobie przypomnę jeszcze. Biegniemy po ścianie. Pomagam Spidermanowi chronić wielki konwój więzienny. Dam radę. Wdech, wydech. Dobra, tu na górę? Tak, tu na górę. Dobra, no to lecimy. Okej. Dobra, na sam szczyt, proszę bardzo, i jesteśmy. Pete! Jesteś? Właśnie kończę, kawusie. Jak ty niby... pijesz? Bardzo, bardzo ostrożnie. Dobra, jazda.
Lecimy do celu z ciężkim ładunkiem. Dobra, przyjąłem. Przed chwilą myślałem, że będą się całować. To coś naprawdę ważnego. No jasne. W zeszłym roku z Tratwy uciekły setki bandytów. Pora ich wsadzić z powrotem. Policja nie będzie ryzykować. A zwłaszcza nie z naszym gościem honorowym. Mamy mocne zakłócenia. To jeden z tych, którzy pomogli Dokokowi? Chyba tak. Może Walczer? Może Skorpion? Może ktoś większy? Okej, mamy problem. Czekaj, Miles, ja się tym... Zajmę się tym, Pete, spoko! Miles, nie! Trzyma się! Uważacie, kurczu! Zarwie nami ładunek! Dajcie kurwa, dźwięk! Pogon, lata jak chce! Zderzymy się! Dobra, drobna awaria, nie ma na co patrzeć, moi drodzy, nic się nie dzieje. Wszystko w porządku. Heli 2 na ziemi. Okej. Brak ofiar. Ładunek zniszczony. No to mieliśmy... Nic wam nie będzie. Pit, przepraszam, nie chciałem. W porządku, damy radę. Tylko się pośpieszmy nim. Chyba zapomnieli, co przewożą. To się stanie. To coś żyje. To coś jest duże. Okej. No to tym symbolicznym akcentem zaczynamy akcję. Okej, dobra. Tak, no jasne, i więcej więźniów jeszcze uwolnimy. No pewnie. Ale ty musisz zatrzymać zbiegów. Dobra. Dobra, swoją przygodę zaczynamy od właśnie... cyk. Tak. Dobra, tu już pamiętam sterowanie. Bohaterska robota z tym śmigłowcem. Mniej więcej. No chodź tu. Cyk, pięknie, puf, łupnia mu daje. Tak jest. I myk śmietnikiem albo czymś do... nie wiem, co to było. Dobra, przyleciał pan grubasek. No pewnie. Dobra, psiu. Mam się leczyć, tak? Dobra. Dobrze. Czy tu przyleciał? Tak, przyleciał. Dawaj, dajesz, chodź tu, no, dawaj. Cyk. Trochę się boję. Dobra, tu w ogóle ten Rhino cały czas, że tak powiem, biega. O kurczę, chyba oberwałem. Dobra, zostaniesz tym. Deklem. Nie no, więcej was nie było? Dobra. Pyk. Nie no, słuchajcie, to jest po prostu akcja! Dzikie rozwalando! Trochę w ogniu biegam, ale nic nie szkodzi. Dobra. Ja cię kręcę, czekajcie, normalnie, dawaj mi tutaj tą oponę. No. Nie no, no i super, i pewnie, oczywiście musiała część uciec. Część z nich musiała uciec, no nie, no wiadomo. Aha. Czy to przypadek, że w Spider-Manie jest świąteczny nastrój? I zbliżają się święta, tak i u nas? Myślę, że to jest świetny, że tak powiem, moment na rozpoczęcie takiej serii. Dobrze. Ja mam go dogonić, rozumiem. Jak on szybko nawala? Okej. Dobra, jeszcze rzuca coś we mnie. Ale spokojnie.
Nic się nie stanie. O, choinka! Ale super. Jarmark bożonarodzeniowy! Pewnie, że tak! Dobra. No, zniszczył choinkę normalnie. Posypała się w drobny mak. Znowu we mnie rzucił jakimś znakiem. Zajmę się tym? Super. Ogólnie, moi drodzy, włączyłem sobie dość niski poziom trudności. Bo chodzi mi o przede wszystkim o, oczywiście, o fajną zabawę. Okej. Dobra, nie ma tak ujeżdżać tego, Rhino. Tędy? Dobra. Ja cię kręcę, dobra, unikaj, unikaj! Nic, nie, nie rozwalaj nic tu! Dobrze. W ostatnim momencie, nie? Jest, pięknie! Chyba nie jestem pewien, czy ja do końca dałem nie te guziki, bo to jest nie ten kontroler. Pomyliły mi się trochę guziczki. Nie, nie choinka! Ja cię kręcę, zostaw tam choinkę. Dobra, tutaj można coś zjeść, ale... Dobra, to możemy rozwalić. Nie, tylko nie świąteczne dekoracje! Dobrze. Okej. Okay. Dobra. Wariat gorszego sortu! Zbyt łatwe. Może to jest impet... Hej, Johna, łapki ci ty! Bardzo się wariat! Nieudolny! Zdradziecki! Stuknięty! Wariat! Micho Dondetta, już późno. Dajesz, dajesz, dajesz! Spidey, lecisz! Ta mama nie ma kiedy dzwonić, naprawdę. Dobrze. Okej. Lecimy, lecimy. To będzie znak. Okej, dobra, lecimy. Dawaj, dawaj. Wow, przez eksplozję. We dwóch się bawią teraz. Pit, w porządku? Nie. Okej. Wow! Gościu z wyrzutnią! Chyba celuje we mnie. Chyba bardzo możliwe, że tak. Dawaj, 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 dawaj! Trzaskaj, trzaskaj ich, trzaskaj! Dawaj go tu, cyk, nie macie! Jerona, ile tu z akcji po prostu. Dobra, cyk, następny. Dobra, przyjechała już policja. Wykonaj serię 15 ataków, aby możliwość wykończenia wroga. No, dobrze. Aha. Dobra, to był ten i ten przycisk. Na razie nie zostawię sobie, słuchajcie, te wykończenia sobie zostawię, bo ogólnie te wykończenia są świetne. Jak pamiętam. Ale nie na takich lekkich wrogów, słuchajcie. Chyba, że będę musiał teraz zrobić to wykończenie, żeby móc... no właśnie, zaraz się okaże, że to jeszcze jest samouczek, którym muszę to zrobić. Ale to zobaczymy. Powinien mi cały czas wyświetlać ten komunikat. Dobra. Pyk. Wow! Skąd on się tu wziął? Dobrze, teraz tych będę wyrzucał. Pyk, pięknie. Dobra, czekajcie, może zróbmy tak, że tak.
i zróbmy ten faktycznie to wykończenie, żeby przestało mi się pokazywać. Dobra, mamy to. Następny. Okej. Dobra, jestem na miejscu. Zaraz gdzieś wyskoczy. Tak myślałem. Dobra, teraz Suluwa. Miles, Suluwa. Miles. Ten Spider-Man jest popsuty. Chciałbym go wymienić na nowe. A, może być ten. Miles, uciekaj stąd. Gościu. Weź, zjeżdżaj. Tak, ogólnie Miles jest trochę mocniejszym Spider-Manem. Z dodatkowymi opcjami. Jadowity cios. Dobra. Okej. Okej, jadowity cios. Jadowity. A teraz mu tutaj sprzedajemy kilek. Dawaj, dobrze. Dobrze, pyk, pyk! Dobrze, wykończenie gotowe. Dobra, prosto, o, dawaj, 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 Infinity, znaczy ten, Ultra, znaczy w sensie, wykończenie. Dobrze. Aha, ja cię kręcę, za daleko byłem. Dobra, pięknie. Dajesz! O kurczę. Chyba nie tak miało wyglądać. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. No jasne, teraz znowu będziemy... Aha! Okej. Okay. Okej, okay, czekajcie, coś mam go przywalić pewnie. Dobra, dawaj, dawaj, tłuczemy, 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 ziemniaczki stłuczone będą! Dawaj go, dawaj, jadowity cios, cyk, 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 szybka akcja! Dobra. Okej. Okay. Coś jeszcze? Chyba unik. Wow, dostałem w twarz! Dobra, robić uniki będzie dobrze. Dobra, wykończenie. Jerona, hopie, tyś jest jakiś, ej! Dawaj gościa. Dawaj go, dawaj! Niestety to jest trochę dłuższa walka. Jak widzicie. Oho. I go w pupę! Od tyłu. Dobra, to chyba będzie koniec, co? Jeszcze nie? Ja nie mogę, hopie! Dawaj go po jajach! O, to dopiero zadziałało. Co za gościu. Dobrze. Rączki mu się świecą. Żyjesz? Chyba. Najważniejsze, że Peter żyje. Dobra. Ludzie? Wow. Wow. Simon Krieger, szef działu badań w Roxxon Energia. Miło was poznać. I ciebie. Ach, wybacz, chyba trochę naśmieciliśmy. Scott,
Właściwie nam pomogliście. My właśnie to kupiliśmy. Była w planach rozbiórka pod nowy budynek, ale nas wyprzedziliście. Chciałem podziękować. Wam obu. Pokonać Rhino? Solo? Będą z ciebie ludzie. Dzięki, ale wciąż jest niebezpieczny. A zaraz dostanie go policja. Zwykle mi się wydaje, że super żołnierze to przesada, ale później okazują się jak znalazł. O, muszę lecieć. Hej, a było naprawdę miło. Świetlana przyszłość. Halo. Ma rację. Zmykajmy. Niech policja się tym zajmie. Tak, okej. Moja kurtka. Cała rozwalona. Bioelektryczność. Wow. No, przyznaję, trochę zazdroszczę. Ej, słuchaj. Na pewno byś mnie rozłożył. Może jakieś testy jutro? Przeanalizujemy napięcie? A, stary, ta, sorki. Właśnie miałem powiedzieć, bo na parę tygodni zawijam się stąd. To jakiś żart, którego nie czaję? Nie. MJ wyjeżdża na zlecenie Bugle, no i chcę, żebym był jej fotografem. Taki, wiesz, no, pracowity urlop. O, stary. Ja miałbym zacząć działać solo? Koncertowo dzisiaj schrzaniłem z helikopterem. A potem koncertowo dałeś czadu. Już byłoby po mnie, Miles. Miałem szczęście. Hej, 8 lat to robiłem bez żadnego wsparcia. I możesz mi wierzyć, że nawalałem bardzo często. Ale tak się uczymy. Co to jest? Świąteczny prezent. Ale wcześniej musisz złożyć przysięgę. A, okej. Okay. Przysięgnij, że zrobisz wszystko, by chronić to miasto. Przysięgam. Koniec. To prawdziwa przysięga. No jasne. Przecież tego nie wymyśliłem. Widzimy się później, Spider-Manie. Jedyny pająku w mieście. Będę tu jedynym Spider-Manem. No jedynym. Stary, jedynym będziesz. Przynajmniej na razie. Zawsze będzie mnie to zaskakiwać. Ej, patrz! Prezent! Świąteczny, od Spider-Mana. To otwórz! Strój. Stary, załóż to. Zasłonię cię. Tak jest, jest strój. Właśnie. Nie mogę w takich brudnych i potarganych szmatach biegać przecież, no moi drodzy. Pierwszy raz się ktoś przebiera w Central Parku? Okej. Jak wygląda? Wow. Malsie Moralesie, gratulacje. Przedstawiam ci twój pierwszy super kostium. Okej, okay. Czyli mam swój pierwszy super kostium. Czy on jest taki super? No, jest typowy, okej. Okay. Dobra, zobaczmy, tutaj jakie mamy super kostiumy. Mamy jeszcze tutaj kostium właśnie ten sportowy, ale widzę też, że mam zaawansowany techno kostium. Tylko właśnie kwestia wygląda tak, aha, jeszcze tu mam w razie czego kostium treningowy Spidermana, co to jest? Ciekawe. Dobra, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Czy bierzemy zaawansowany techno kostium, czy bierzemy ten taki podstawowy? Na razie zostanę przy podstawowym, który wygląda z tyłu. W ogóle co to jest? Robal na plecach, czy co? Te czerwone, to jest tak czerwona plama jakaś. To w ogóle nie wygląda tak, powinno wyglądać. No ale dobra. Zostajemy na razie przy tym, który mamy. Modyfikacje. Tutaj będzie można dorzucić później modyfikacje jakieś, pobawić się. O, jest pierwsza modyfikacja. Czekajcie. Zmniejsza o 25% obrażenia otrzymywane w walce wręcz. A to się przyda. Zbyt drogie. Okej, nie stać mnie. No właśnie, tak myślałem. Połowa prezentu. Jaka jest druga? Dam znać, jak ją znajdę. Okej, prezent pożegnalny. Chociaż nie do końca pożegnalny, ponieważ on tylko na chwilę wyjechał przecież. Ta chwila oczywiście będzie trwała pewnie wieki dla nas. Niestrudzony poszukiwacz prawdy. J. Jonah Jameson. Co?
automatycznie odtwarzają podcast Jamesona? Gość jest masochistą. Mam dla was przykre wieści. Mój świąteczny, charytatywny odcinek specjalny został odwołany z powodu działań zbirów w maskach. Musi być coś lepszego. Dobra. O! O tym słyszałem dużo dobrego. Cześć, jestem Danica Hart, a to jest Danicast. Podcast, w którym przybliżam ludzi naprawdę zmieniających miasto. Dzisiejszy temat? Maklerzy giełdowi, uczelnie nastawione na zysk, ludzie, przez których filmiki w sieci same się włączają? Nie, jasne, że omówimy niesamowitą wygraną Spidermana z Rhino. Danicast subskrybuje i dodaje do ulubionych. To tutaj. Pete zostawił tu pełno sprzętu. Okej, okay, to jest chyba trening. Wyzwanie. Wyzwanie od Petera. Miles, przygotuj się na pierwsze holograficzne wyzwanie treningowe. Te wyzwania są rozsiane po całym mieście. Każde pozwoli ci poznać nowy ruch lub technikę. To koncentruje się na akrobatycznej improwizacji. Zajmij pozycję startową. Dobra, pozycja startowa. Okej. Okay. No to zobaczmy. Pozycja startowa. Jestem na pozycji startowej. Walka co? 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 A, wyrzucenie w powietrze. Okej. Okay. Kopnięcie z lotu. Dobra, co ty masz na myśli? Dobra. Ten holok sprzęt to rewelka. Mhm. Dajcie dobre części, to zrobię okay. Się przenośną. Co ty miałem zrobić, żeby... Co? Okej, okay, dobra. Czyli chyba mam... rozbrojenie wroga, przytrzymaj, okej. Okay. Znaczy to rozbrojenie to jest takie, wiecie... O. Ja zwykle go nie używam, powiem szczerze. Jakoś specjalnie nie jest mi potrzebny. Przytrzymaj, wykonaj rzucenie w powietrze, dobra. I przytrzymaj, żeby przyciągnąć wrogów, okej. Okay. Czy można nimi rzucić o glebę po prostu? Okej. Okay. Dobra. Cyk. I gleba. Tutaj, cyk i gleba. O chłopie, chodź ty tutaj, normalnie. Dobra, czyli można tutaj... Dobra, czekajcie, rozwalimy typiarza. Okej, okay, wciśnij, aby wykonać... Aha. Spoko. Dobra, parę rzeczy tutaj się nauczyliśmy. Przypomnieliśmy sobie. Ta jadowita rozwałka będzie pewnie dostępna po zebraniu jakichś punktów. Dobra, rozwalmy ich śmietnikiem. Okej. Okay. Gdzieś tu jakiś jeszcze... O, tutaj biegasz, chłopie. No to papa. Okej, okay, coś jeszcze? Dobra, mamy to. O. Tych rozwalimy. I wypad. W sumie to są same hologramy, ale jakoś... Coś się zepsuło. No, coś się zepsuło, totalnie. O, i teraz są prawdziwe ziomeczki, dobra, dawaj! Dawaj, skopię wam zaraz, popalę! Ała, no uderzył mnie. Dawaj tą broń. Nie ma tak pistolecikiem ich wytegować. Czekajcie, tych w ogóle wywalę tam jakoś, może gdzieś tutaj, gdzieś tam. O, do widzenia. Do widzenia, panie typie. Cyk, pięknie.
Dobra. Tego tu rozwalimy, że tak powiem, efektownie. Tego wywalimy poza miejscówę. No chodź tu. To już jest niezły. Dobrze. Ktoś jeszcze został, czy wszyscy już? No skąd wy się bierzecie? Dobra, czekajcie, tego rozwalimy, tak? Pięknie. Gdzie uciekasz? Nie ma uciekania. Chyba wszyscy, co? Tak jest. Dobra, chodźmy tutaj. Napraw terminal. Błąd krytyczny. No tak, będzie... Będzie jakieś hakowanie pewnie jeszcze do ogarnięcia. Udało się. Klikasz te klawisze bez sensu, ale... Muszę je wypróbować w wolnej chwili. Dobra, czyli mamy tutaj zestaw wyzwań różnych. Walka 1-0, mamy tutaj poruszanie się 1-0 i tak dalej. Ja myślę, że jeżeli chodzi o serię, jeżeli będziemy robili serię z tego faktycznie, będzie zainteresowanie z waszej strony, no to ja myślę, że skupimy się raczej przede wszystkim na fabule. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, te wyzwania, to możemy ewentualnie te wyzwania robić na live'ach. Po prostu. Nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. Okej. Okay. Tutaj cofamy. I powoli będziemy musieli kończyć, słuchajcie, bo czas antenowy mega się nam wydłużył. Zobaczmy. Do domu teraz, tak? Mam wrażenie, że ktoś się tam włamuje. Dobra, zajmę się tym. Okej, czyli mamy się dostać na... Nowych mocach? To chyba ładunki. Do domu, okej. Albo elektrostatyczne, ale strasznie mocne. Co się przestraszyli? Ludzie się boją mnie, no patrzcie. Taka sytuacja. Dobra. Okej, brzmi dobrze. Jedna rzecz, umiejętności. I mam nowe umiejętności, więc możemy zobaczyć. Czekajcie, co my tu mamy? A, dobra, umiejętności bojowe. Zwiększa temu, w jakim ataki uniki generują moc bioelektryczną, zapewniając pasek jadu. No to się przyda, słuchajcie, szybsze napełnianie, że tak powiem, paska to jest coś, co jest bardzo potrzebne. I kostiumy, tutaj chyba coś tam będę mógł dorzucić, co nie? To jest zbyt drogie. A to też jest zbyt drogie, wszystko jest zbyt drogie, no tak. Dobra, okej, okay, moi drodzy, tym sobie już kończymy, słuchajcie, ten odcinek. Pamiętaj, moc jadu. Przyjmie się. Dobra, bo rozgadał mi się tu. Także słuchajcie, kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.